Z nami. Przywitajcie, Szemnika. Dziękuję. Na imię Milek, jestem alkoholikiem. Serdecznie witam Was. Cześć, Mirek. Cześć. Dziękuję za zaufanie. Mam nadzieję, że mnie. Postaram się przeprowadzić, czy też opowiedzieć o tym, co gdzieś w swojej służbie i swojej dotychczasowej bardzo trzeźwienia wiedzą, jaką zdobyłem na temat koncepcji ogólnie służb. Podkreślam, że są to moje przede wszystkim doświadczenia. Myślę, że w miarę jakoś będę umiał Wam to przekazać. Nie wiem, czy zdążymy zrobić to na zasadzie, tak jak tutaj było powiedziane, na warsztatach na dwie części, bo poproszono mnie, żebym podsumował wszystkie 12 koncepcji, więc prawdopodobnie zejdzie cały warsztat. Jeżeli ktoś by miał w trakcie jakieś pytanie, to zapraszam, bo nie wiem, czy będzie czas na to. Postaram się w ogólnym zarysie opowiedzieć o naszym trzecim legacie, którym są służby. Służby, które są jak gdyby określone, struktura służby jest określona właśnie koncepcjami. Może tak w skrócie powiem o tym, skąd się wzięły. Gdy zabrakło doktora Boba, Bill zauważył, że ogólnie grupy rada prawników zwracała się z większością spraw do niego, nie? I zauważył to, co zresztą już wskazywał w tradycjach, że zasadniczo największym niebezpieczeństwem dla wspólnoty są osobiste ambicje, czyli w skrócie moje ego też. I zauważył, że może to się skończyć tym, że ktoś przejmie władzę we wspólnocie, czy wręcz no, zamiesza na tyle, że może to się skończyć tak, to towarzystwo transportu, czy grupy warszawskie. Dlatego też napisał eseje, tak zwane eseje, które zostały przyjęte w roku 1962 na konferencji, jako zarys struktury naszej wspólnoty. Tutaj, żeby nie namówić może czasu, przejdę do meritum. Czyli tak naprawdę to, co jest tradycją, prawda, że nasza wspólnota nie jest organizacją, czym się różni organizacja. Przede wszystkim, że działa na zasadzie odwróconego trójkąta. Na samej górze tego trójkąta są grupy. I o tym mówi pierwsza koncepcja właśnie, która brzmi: ostateczna odpowiedzialność oraz najwyższe uprawnienia dla służb, a w Polsce powinny zawsze należeć do zbiorowego sumienia całej naszej wspólnoty. Podkreśla to tradycja druga, prawda? Że największą władzą we wspólnocie jest wola Boża wyrażająca się w sumieniu grupy. I tutaj tak samo sumienie wszystkich grup przejmuje, jak gdyby, to jest koncepcja pierwsza, przyjmuje odpowiedzialność, czy też władzę, chociaż może wolałbym nie nazywać tego władzą, tylko decyzyjność za wspólnotę. Jednakże wspólnota się rozwija. Kiedyś było parę grup, czy parę tysięcy, w tej chwili mamy jakieś 180, czy nie znam dokładnych danych w tej chwili. Także no, nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek decyzje mogły być podejmowane na forum ogólnie sumienia całej naszej wspólnoty. Dlatego też tradycja, raczej koncepcja druga mówi o tym, że konferencja służby krajowej, a w Polsce, jest niemal we wszystkich sprawach aktywnym głosem i skutecznie działającym sumieniem całej naszej społeczności. Czyli jak grupy przekazują swoje uprawnienia na konferencję służb krajowych. To jest koncepcja druga.
konferencji służb krajowych. Może niczym powiem, z kogo się składa konferencja służb krajowych, to powiem o tym, że jeszcze na początku to było bez poziomów pomiędzy, nie? Ale ze względu na ciągle rozrastającą się wspólnotą podstawy tej grupy regionu. I poprzez przedstawicieli wysyłanych z grup do innych grup, czyli mandatariuszy. Mandatariusze zbierają się w innych grupach, działając na określonym powiedzmy miejscu zamieszkania, czy też obszarze. Delegują reprezentantów do regionu z każdej innej grupy. I tutaj też są następne decyzje podejmowane, jak również ta łączność przez tych reprezentantów, czy też mandatariuszy działa w dwie strony, po to, żeby to wszystkie decyzje, które tak naprawdę zapadają na grupach, nie? Bo każdy z nas ma prawo głosu, nie? Zaraz o tym powiem też. Przechodzimy do konferencji. Tam w Polsce mamy, że jest aktualna konferencji, jest obecnie około 120 osób. To się składa z tego, że mamy 13 regionów w Polsce, 14 ogólnie, bo jest region Europa. Z każdego regionu są wysyłani delegaci ilości 4 do delegaci na konferencję, czyli przedstawiciele, jak gdyby Rada Powierników, o której za chwilę też powiem, delegaci narodowi, służby, biura służb krajowych, redaktor zdrowia, to się mniej więcej, no i osoby, które będą podejmować na przykład służbę, czyli delegaci terminu zerowego, którzy są dopiero kandydatami i z tego składa się konferencja. Konferencja, jak tutaj powiedziałem, jest niemal we wszystkich sprawach aktywnym głosem i skutecznie działającym sumieniem, czyli jak gdyby tutaj są podejmowane decyzje. Nie? Ale żeby to wszystko działało, mamy koncepcję trzecią, która mówi o tym, że aby zapewnić skuteczność przewodzenia, powinniśmy przyznać tradycyjne prawo do decyzji każdemu elementowi służby AA. Konferencji, Radzie Powierników, Radzie i Zarządowi Fundacji, Biurze Służb Krajowych i Zespołom Powierniczym. Jak również każdym innym służbom, czyli tak naprawdę koncepcja trzecia mówi o tym, że ten przedstawiciel z grupy na intergrupę, czy z intergrupę na region, czy do służb krajowych nie jest tylko listonoszem, nie? Czasami po prostu taki przykład, nie? Jeżeli grupa coś ustali, bo jest zapytanie z intergrupy i coś podejmiemy, decydujemy się, że powiedzmy grupa będzie wspierać niesienie posłania do na przykład do zakładu karnego. I ten mandatariusz idąc na spotkanie mojej grupy słyszy o tym, że ten zakład akurat jest bliżej innej intergrupy. Dobrze by było, żeby tamto może grupa się tym zajmowała, a my żebyśmy wspierali. Ogólnie słyszę o tym, że ta decyzja nie jest akurat dobra i może być lepsza inne rozwiązanie. Nie? I może wtedy właśnie nie tylko opierać się przy zdaniu swojej grupy, tylko podjąć decyzję o tym, że zmienia. Decyduje o tym, że zmienia, jeżeli pod warunkiem, że jest to zgodne z jego sumieniem, i że później na spotkaniu sumienia grupy wytłumaczy się z tego, to znaczy na tyle powiem, dlaczego podjął taką decyzję. Dlaczego, jakie były przesłania do zmiany decyzji. Czyli tak naprawdę to daje służebnym możliwość zmian tych decyzji, podjęcia odpowiednich decyzji, bo nie zawsze decyzja sumienia może być dobra. Po prostu mogą być lepsze rozwiązania. Dlatego ten służebny nie jest tylko listonoszem, nie jest tylko przekaźnikiem, ale czasem też ma prawo do podjęcia decyzji. O tym mówi koncepcja trzecia. Koncepcja czwarta
mówiłem o prawie do uczestnictwa, czyli wszystkie poziomy służb A powinny mieć przyznane tradycyjne prawo do uczestnictwa, pozwalające na głosowanie proporcjonalne do ponoszonej odpowiedzialności. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że każdy ze służebnych może być na każdym, że tak powiem, spotkaniu sumienia i tej grupy, regionu, grupy i tak dalej, ale jest powiedziane, że samo prawo do uczestnictwa nie upoważnia do tego, że może brać prawo, mieć prawo do głosowania. Tu jest, kłania się zdrowy rozsądek i moja odpowiedzialność. Nie? Czyli jeżeli ja jestem, powiedzmy, grupę macierzystą w Rzeszowie, to nie pojadę na Podhale, nie będę tam przeforsował dla grupy chciałbym Dunajcu, że Wojtek ma być rzecznikiem. Nie? Bo to by się wiązało z tym, że forsowałbym coś, za co nie będę brał odpowiedzialności. Ja tam nie będę chodził na tę grupę i nie będę go słuchał, nie? Tylko będę Rzeszowie. Tu chodzi o to, żeby jeżeli uczestniczę i chcę już brać udział w głosowaniu, to tylko wtedy, kiedy będę brał za to odpowiedzialność. Ponadto prawo do uczestnictwa wskazuje, że każdy z nas ma prawo do tej służby. Czyli wskazuje na prawo rotacji, że każda służba ma jakieś określone od A do Z, powiedzmy, nie wiem, mandatariusz przyjęty jest zasumienie, że 2 lata, więc trzymamy się tego 2 lata i dajemy szansę uczestnictwa w tej służbie innym. Nie siedzimy na tym stołku i mówimy, że kurde, no bo nie ma komu. Bo może ta osoba się boi podejść, czy boi się zastąpić tego służebnego, bo ma taką na tyle aparycję, że swoją osobą po prostu blokuje, nie? Żeby wspólnota funkcjonowała zdrowo, bo to są wskazówki w tych koncepcjach dające te prawa, żeby każdy mógł z tego skorzystać, żeby każdy mógł doświadczyć bycia użytecznym dla innych, nie? Czyli utrzymanie tego, że jeżeli mam przyznane, że tak powiem, zaufanie na czas pełnienia służby na jakiś okres, to odkąd dokąd i tyle. Mam zrobić miejsce, czasami jest tłumaczenie, że nie, bo no, nie ma kto, jak to będzie grupa funkcjonować. Może ma być wakat. Wakat jest lepszym rozwiązaniem niż przeciąganie służby, ale to już temat na dłuższe gadanie, że tak powiem. Piąta koncepcja mówi nam o prawie do apelacji, czyli na wszystkich poziomach naszej struktury powinno obowiązywać tradycyjne prawo do apelacji gwarantujące wysłuchanie głosu mniejszości i wnikliwe rozpatrywanie skargi. Co to oznacza? To oznacza, że nawet gdybyśmy tutaj zrobili jakieś spotkanie robocze i wszyscy by podjęli uchwałę, że Kaśka ma zmienić kolor głosu na czerwony. Ale ona się z tym nie zgadza. Ma do tego prawo. Ma prawo powiedzieć. Wstać i powiedzieć, że moje zdanie jest takie, że ja chcę mieć niebieskim. Dlaczego? Bo mi się to podoba, nie wiem, różne wytłumaczenia. I wtedy prowadzący ma za zadanie wręcz zapytać wszystkich tutaj, mimo że jest powiedzmy 90 do 1, dlaczego, czy chcemy zmienić decyzję, nie? Bo może ktoś tymi argumentami, które ona przedstawi, zmienił decyzję. Nie? To jest po to, żeby zawsze szukać. W naszej wspólnocie nie ma czegoś takiego, że musi to być podjęte już. Że coś mamy zrobić natychmiast. Znaczy, to jest czas. Trzeba po co? Po to, żeby to było dobrze przemyślane, żeby to był najlepszy wybór z możliwych. Nie? Dobrze by było, gdyby te wybory były skierowane do całkowitej jednomyślności. Oczywiście rzadko, trudno czasami to osiągnąć, ale jest możliwość tego osiągnięcia. Im więcej będziemy dyskutować, na tyle wszystko sobie wyjaśniać, do czasu aż nie będzie głosów nawet tej mniejszości. To jest jeden z aspektów tej koncepcji, bo z tej koncepcji też wynika to, że właśnie, też, że każdy ma prawo się z czymś nie zgadzać.
i ma prawo o tym powiedzieć, poinformować. I my, osoba, która na przykład przewodzi temu głosowaniu, czy temu sumieniu grupy, ma obowiązek dać tej osobie głos, żeby wytłumaczyło swoje racje. I taki najważniejszy, mi się też wydaje, aspekt tej koncepcji to procedura tak zwana trzeciego legatu, czyli w przypadku wyborów osobowych, na przykład na służebnego, jeżeli jest powiedzmy czterech kandydatów, staramy się najpierw znaleźć liczbę 3/4 głosujących odpowiedzialnych za to głosowanie, czyli którzy mogą głosować. Głosujemy i za każdym razem osoba, te, które osiągną najmniejszą liczbę głosów, odpadają aż do 2 osób. Nie? W przypadku wtedy 2 osób, jeżeli żadna z tych 2 osób nie osiągnie 2/3 głosów, przy 2 głosowaniach, następuje właśnie procedura trzeciego legatu, czyli są rzucane imiona do kapelusza i decyduje wola Boża, jakkolwiek go rozumiemy. Nie? Czyli szanse obydwu są 50/50. Czyli nawet gdyby tam ten, który miał zawsze mniej, czyli był tym tej mniejszości, ma takie samo prawo jak ta większość. Takie prawa daje wspólnota. Te prawa zawarte w 3, 4 i 5 koncepcji usprawniają jak gdyby działanie tych łączników, przedstawicieli, delegatów, reprezentantów, jak zwał, różnie to nazywa się w różnych regionach, ale ogólnie jest przyjęte mandatariusz, delegat lub reprezentant i z regionu do konferencji delegat. W każdym razie chodzi o to, żeby tę łączność pomiędzy ci przedstawiciele, mając te prawa, wypełniali swoje służby w sposób jak najbardziej efektywny. I nie na zasadzie, że przykładu takiego, że przychodzi mandatariusz, była im ta grupa, ale tam za dużo tego było, to ja tam później dam radę. Nie o to chodzi. Mandatariusz powinien coś wiedzieć o służbach, powinien coś wiedzieć o tradycjach, koncepcjach i przedstawić tę grupie, gdzie nie wszyscy wiedzą, czym to się wie, że tak powiem, bo niektóre nazewnictwa mogą być dla niektórych, zwłaszcza na początku drogi, no kosmosem, bo dla mnie też tak było. Tylko od tego jest mandatariusz, żeby przedstawił to, nie? Że słuchajcie, zajmowaliśmy się tym posłaniem tutaj, zastanawialiśmy się nad tym czy tamtym, żeby bezpośrednio przekazać. I również później ten mandatariusz ma też zebrać opinię grupy, żeby ją przedstawić na tej grupie. Po to, żeby z tej grupy poszło do regionu, a później na konferencję. Żeby nasz głos AA był na konferencji słyszalny i żebyśmy podejmowali jak najbardziej trafne decyzje. Konferencja, 6. koncepcja, czyli Konferencja Służby Krajowej w Polsce uznaje, że główna inicjatywa i odpowiedzialność za większość spraw związanych ze służbami AA powinna należeć do obdarzonych zaufaniem członków konferencji działających jako Rada Powierników Służby Krajowej AA w Polsce. A do tego trójkąta mamy Radę Powierników. O co tu chodzi? Konferencja zbiera się raz w roku. No, a wspólnota działa codziennie. Więc żeby pomiędzy spotkaniami konferencji były działania związane z normalną działalnością wspólnoty, nie? Z normalnymi tam poczynaniami związanymi choćby z drukiem literatury, utrzymaniem finansów, organizowaniem zlotów, warsztatów ogólnopolskich, informacji publicznej. Do tego potrzebujemy, konferencja ceduje jak gdyby swoje uprawnienia na Radę Powierników, jest to koncepcja 6. Rada Powierników składa się z przedstawicieli po jednej osobie z każdego regionu,
14 powierników alkoholików i 5 powierników niealkoholików. Tych 5 powierników niealkoholików wybierane jest z całej Polski. Są to przeważnie przyjaciele naszej wspólnoty. Dyrektor na przykład z jakiegoś zakładu karnego, prawnik, nie wiem, lekarz, bywały różne osoby, ale w każdym razie osoby, które są bardzo związane ze wspólnotą, rozumieją wspólnotę i mogą coś wnieść w rozwój naszej wspólnoty. Plus delegaci narodowi. To jest skład Rady Powierników. Oczywiście nad każdą z tych koncepcji można by było dużo więcej mówić, ale chciałbym Wam przybliżyć w takim moim najprostszym rozumieniu, bo tak naprawdę ja tu, jak przyjechałem parę lat temu, słyszałem koncepcję, to poszedłem na figury, nie? No i że na co tu jest potrzebne. I no, często jest, no bo tak naprawdę koncepcje są takim trochę skomplikowanym może językiem napisane, bo muszą być napisane, nie? Żebyśmy nie przekombinowali. Nie? Ja tutaj nie powiedziałem, że 11 pierwszych koncepcji są zmienialne. Można je zmienić, dostosować do prawa w każdym kraju. Nie? 12 koncepcja jest, ma tak samo jak drogi tradycje, odparowana jest tym, że musiałoby się zebrać 3/4 grup na całym świecie, w ciągu pół roku znacie procedurę. Więc praktycznie niby jest możliwe, nie? Ale no, to tylko jest tak w tym. Na 12 później dojdę do tego. W każdym razie każda z tych koncepcji dotyczy konkretnie danych elementów i ja staram się tego najprościej językiem odpowiedzieć, bo żeby to dobrze to zrozumieć, to należy je przeczytać, eseje, wgłębić się w to, no, coś posłużyć, to bardziej to jest, że tak powiem, czytelne. Nie? Także ja to w bardzo dużym skrócie zasadniczo mówię. Wiele rzeczy pomijam, bo, no, bo za dużo by to było gadania. Koncepcja 7. Statut i regulamin Fundacji PSK a w Polsce są instrumentami prawnymi upoważniającymi powierników do kierowania i prowadzenia spraw wspólnoty AA. Karta konferencji nie jest dokumentem prawnym, opiera się na tradycji, a jej skuteczność zależy od dobrowolnych datków członków AA i posiadanego budżetu. O co to chodzi? Otóż konferencja, czyli karta konferencji, tak jak tu było powiedziane, nie jest instrumentem prawnym. Nic tutaj we wspólnocie oprócz Fundacji Biura Służb Krajowych, gdzie jest zatrudnionych parę osób i one wszystkie mają osobowość prawną. O co w tym chodzi? O to, że jeżeli potrzebujemy coś we wspólnocie załatwić, powiedzmy, tutaj akurat to dogadujemy się z instytucją Kościoła chrześcijańskiej. Ale na przykład jest zlot Region Galicja będzie z Wierzyniu, Bieszczadach, który serdecznie zapraszam do Wolotki na górze. Do tego, żeby podpisać umowę, była potrzeba osoba prawna. Ja nie mogę pójść i podpisać jako Mirek z Rzeszowa, bo ta kobieta, to właścicielka powiedziała, a kim ty jesteś, Mirek z Rzeszowa? Jeżeli powiem, że alkoholikiem. No jestem, ale to nie uprawnia mnie do podjęcia aktu prawnego, nie? Potrzebujemy osoby, które mają status prawny i do tego potrzebujemy biura. Biura, w którym są zatrudnione osoby i biorą też udział członkowie, którzy podejmują tam decyzje związane z takimi właśnie sprawami prawnymi naszej wspólnoty. Mamy tu też członka Biura Służb Krajowych, także jak będzie chciał, jeśli też możecie od niego coś dowiedzieć, jak działa PSK, bo ile będzie czasu. W każdym razie te osoby są nam bardzo potrzebne po to,
żeby właśnie tak tutaj powiedziane, te wszystkie sprawy związane z aspektami prawnymi były tam załatwiane. I to nie jest tak, że dyrektor, która obecna Alina, jest dyrektorem naszej wspólnoty. On jest dyrektorem biura, które załatwia dla nas pewne sprawy. I to nie należy interpretować, że my mamy jakiegoś dyrektora, tak jak jakiejś organizacji czy zakładzie pracy. To jest dyrektor Fundacji Służb, Biura Służb Krajowych. I to jest koncepcja siódma. Mówi też o tym, że karta konferencji jest dokumentem, nie jest dokumentem prawnym, opiera się na tradycjach i są tam zawarte wszelkie sprawy związane z działaniem konferencji. Czyli przede wszystkim o tym, że konferencja podejmuje zasadnicze decyzje dla wspólnoty. Nie? Czyli przede wszystkim sprawy związane, takie dosyć istotne, wybory. Przyjęcie powierników, znaczy wybór powierników. Jest ogólnie z tych spraw najważniejszych dla wspólnoty. Reszta takich na bieżąco działań należy do Rady Powierników, ale o tym ciąg dalszy. Czyli koncepcja ósma. Członkowie Rady Powierników są planistami głównych działań wspólnoty AA w Polsce. Zarządzają finansami AA i sprawują nadzór nad fundacją BSK, zachowując prawo wyboru jej zarządu. Czyli zależność Rady Powierników między fundacją, to jest koncepcja ósma, ale przede wszystkim, o czym mówi koncepcja ósma, o tym, że zadaniem przede wszystkim powierników jest planowanie działań, opieka nad ogólnie strukturą, ale przede wszystkim planowanie działań wspólnoty naprzód. Jak ma wyglądać działania wspólnoty w przyszłości, zabezpieczenie finansowe, nie? Zabezpieczenie w materiały, czyli w literaturę, zabezpieczenie informacji, działania, choćby powiem tak, że współpraca z zakładami karnymi, nie? Współpraca z MOPS-ami czy też innymi, nie? To wszystko, na przykład zakłady karne charakteryzuje się tym, że jest tam hierarchia, prawda? I nad wszystkimi zakładami karnymi jest główny dyrektor, nie? Który podejmuje większość zasadniczych decyzji. I on nie będzie rozmawiał gdzieś tam z człowiekiem, który będzie z regionu, tylko od tego jest biuro, zwłaszcza, nie, żeby nasza pani dyrektor porozmawiała z głównym dyrektorem i pozałatwia jakieś konkretne działania. Znaczy to może nie tyle pozałatwia, tylko sparła, nie? Cóż tu mówię jeszcze? Ogólnie, tak jak powiedziałem, Rada Powierników planiści i nadzór nad wszelkimi, no, zwłaszcza sprawami finansowymi we wspólnocie i większością działań, czy tych ogólnopolskich, czy teraz niedługo czeka nasz zwrot radości, czyli 50-lecie naszej wspólnoty, jest nadzór właśnie Rady Powierników. Są warsztaty teraz, obecnie odbywają się na przykład ogólnopolskie warsztaty reporterów, nie? Czy dwa tygodnie temu tak, rzeczników, nie? To wszelkie takie wydarzenia ogólnopolskie są pod opieką właśnie Rady Powierników. Koncepcja dziewiąta mówi nam, że dla naszego przyszłego funkcjonowania i bezpieczeństwa nieodzowne jest dobre przywództwo w służbach. Przewodzenie służbą pierwotnie sprawowane przez założycieli powinno być sprawowane przez powierników. Tutaj zachęcam do poczytania
esej, dlatego że jest tam taki wspaniały dodatek. Przywództwo Baa zawsze ważne potrzeby. Zawarte jest tam ogólnie cały cech, jakim ma się charakteryzować lider. Czyli służebny. Wiele z tych wskazówek są bardzo, ogólnie ja uważam, że wszystkie te wskazówki są bardzo cenne, ale ogólnie o co chodzi? O to, żeby tak naprawdę jak najbardziej odbiegać od osobistych ambicji, od chęci zawładnięcia jednostkowego tą służbą, bo ja to robię najlepiej, bo macie robić tak i tak i nic innego. Nie, to nie, nie w ten sposób, nie tędy drogę. Każde działania powinny być przedyskutowane, przemyślane. Oczywiście zadaniem lidera jest takie bycie motorem tych działań, pomysłodawcą, ale to nie znaczy, że nie przyjmujemy innych pomysłów. Nie? Ważne jest wyciąganie chęci na przykład grupy, jakie to działania ma być wspólne, żeby to było jak najbardziej wspólne. Nie? Żeby ten lider ciągnął to, napędzał, ale niekoniecznie potem na czubku. Nie? Zadaniem lidera jest być tak na tyle użyteczny i tyle pomocny, żeby sprowokować innych do tego do działania. Do tego, żebyśmy wszyscy tworzyli, jak tutaj wszyscy tworzymy te warsztaty, jak wszyscy się tu angażujemy, są to fajne warsztaty. Jak się podzielimy na organizatorzy i słuchacze, to już zaczyna być dystans, nie? Już tak nie fajnie się robi. Ja tak myślę, nie? Takie są moje doświadczenia. Gdy zaczynamy wszyscy w tym brać udział, tylko są niektórzy, którzy mają do tego predyspozycję, bardziej podsycają, że zróbmy to czy tam i prowokujemy działania. Takie jest zadanie idealne. Sprowokować to działanie. Dzięki takim cechom ogólnie cała nasza służba będzie inaczej działać. Lepiej, fajnie. Nie? Bardziej wszyscy wtedy będą się czuli odpowiedzialni za tą służbę, a nie mówili na zasadzie wy, oni, a oni tam gdzieś w Warszawie, czy tam gdzieś tam, nie? A tam na konferencji, nie, to nie nas, to nie dotyczy. A kto na tej konferencji jest? Co powiedziałem? Z grup, do tej grupy, do regionów, na konferencję. Czyli tak naprawdę każdy z was może być za chwilę przy konferencji, co? Wy, byli oni, czy jak? Trzeba sobie tutaj zadać to pytanie, nie? Dziesiąta. Z każdą służbą w jednakowym stopniu powinny wiązać się odpowiedzialność i uprawnienia, których zakres powinien być zawsze wyraźnie określony. Co to oznacza? Po to mamy radnych, po to mamy wcześniejszych służebnych, żeby zawsze dokładnie wiedzieć, z czym się wiąże dana służba. Akurat w Wspólnocie jest tak, że gdybyśmy narysowali trójkąt odpowiedzialności, to byłby odwrotnie proporcjonalny do trójkąta mówiącego o strukturze naszej wspólnoty. Bo tak naprawdę, mimo że grupy są najważniejsze, mówimy, tak naprawdę mają najmniejszą odpowiedzialność. Nie? Bo wysyłają jedną osobę, to jest tam któraś setny promil głosów na konferencji, gdzie są, czy w Radzie Powierników, gdzie są podejmowane główne decyzje. Ale te decyzje wypływają oczywiście z grup. Z tym, że każdy poziom ma coraz większą odpowiedzialność. Każdy służebny ma grupy, mandatariusz ma odpowiedzialność za tą grupę, nie? Ale już służebny tej grupy już ma za ileś grup. Służebny regionu ma już za określony region. A służebny krajowy czy Rada Powierników już decyduje, zapadają decyzje o całej naszej wspólnocie w Polsce. I ważne jest to, żeby to było jasne i wyraźnie określone, nie? Że nie, że ja, że tak powiem, z łapanki się mam dostać do Rady Powierników czy na konferencję. I tak jest wzrastanie służby. Jest poczynanie od tego myjącego na tej grupie szklanki później.
powiedzmy, mandatariusz po kolei zdobywamy pewną wiedzę, przychodzimy niżej, nie? Uczymy się, cały czas się uczymy, po to, żeby też wyrabiać sobie tą odpowiedzialność i być jak najbardziej wdzięczny dla tej wspólnoty i służbę tą wykonywać jak najbardziej odpowiedzialnie, nie chaotycznie, nie z osobistymi ambicjami, tylko z jak największą dozą współpracy z innymi. To, co powiedziałem przy tych cechach, to, co jest w dziewiątej koncepcji, nie? Cechy dobrego przywódcy. Umiejętność prowadzenia grupy, prowadzenia, wyciągania wniosków z całej grupy i dzięki temu ta odpowiedzialność jest już tutaj na dole bardzo duża. Nie? Odpowiadamy za całą wspólnotę, ale też mamy te służby, ma mieć bardzo już wyrobioną świadomość wiedzy na temat wspólnoty, na temat działania wspólnoty. Po prostu ma wiedzieć, co ma robić, za co odpowiada i za co bierze odpowiedzialność. W pełnym zakresie. Koncepcja 11 mówi, Radzie Powierników powinno zawsze zapewnić się dobór optymalnych zespołów powierniczych, dyrektorów, członków zarządu, personelu i konsultantów przedmiotem najwyższej troski. Zawsze pozostaną ich skład, kwalifikacje, procedury wyboru oraz uprawnienia i obowiązki pełniących służbę. Co to oznacza? Oznacza to, że w Radzie Powierników, która ma tą właśnie największą odpowiedzialność w naszej wspólnocie, przysługuje dobór zespołów, komisji. W polskiej wspólnocie są przede wszystkim cztery takie najważniejsze komisje, czyli tych komisji jest więcej. Dokładną liczbę, to może delegaci czasem będą czas powiedzą. Ale w każdym razie jest to komisja do spraw organizacyjnych, komisja informacji publicznej, komisja finansowa, komisja do spraw literatury. Są cztery główne takie komisje, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszej wspólnoty. Zarządzanie finansami, literaturą, informacją publiczną i organizacją. Zloty, warsztaty, to są takie główne. Oczywiście, gdyby zachodzi potrzeba zorganizowania jakichś choćby 50-lecia, zawiązuje się zespół do tego, do pracy nad tym 50-leciem, który pracuje już od przekładem, znaczy tak. Jakoś tak. Czy też na przykład został powołany zespół IT, nie? Gdzie są rozwiązywane wszelkie sprawy, bo w tej chwili naszą wspólnotę też wkroczył dzięki też pandemii bardzo mocno internet, a to się wiąże trzeba to wszystko jakoś uporządkować, nie? Unormować, nie? Żeby nie było chaosu. Internet jest to potężne medium społeczne też i trzeba z tym wszystkim bardzo rozważnie. Nie możemy, wiele spraw nie jest jeszcze do końca ustalone, opracowane. Trzeba tym popracować po to, żeby to było bezpieczne przede wszystkim dla wspólnoty. Bo wspólnota bez mnie może przetrwać, ale ja bez wspólnoty nie. I tak jak z mnie odpowiedziałem, żeby dbać. Poza tym, jak tutaj powiedziałem, komisje, różne zespoły, w zależności od potrzeb, często są to też do tych zespołów wybierane osoby spoza służby, spoza nawet, a gdy jest taka potrzeba, gdy jest potrzeba fachowców do danego zadania. I tak samo to jest też na każdym, tak naprawdę to jest na każdym innym poziomie, bo jeżeli na przykład Legionie Galicja chcemy zorganizować te warsztaty tutaj, to po to właśnie został powołany, zostały wybory i został powołany w tej chwili zespół z Podkala, z tej grupy Podkala, który się zajmuje tym warsztatem. To jest jakaś grupa ludzi, którzy, że tak powiem, maczają w tym palce. I będą od przyszłego roku odpowiedzialni za te warsztaty.
A jak teraz no, gdzie ty w jasne, nie? No bo to też musi być do pieczarni. Ale już nie, oczywiście, nie? Ale to jest sztab lub zespół, który nad tym pracuje, żeby to mogło się wydarzyć. To się samo nie tworzy. Mimo, że najwięcej to utworzymy my jako ośpiewa sztaby. A na przykład w przyszłym roku ten zlot radości, który będzie w Bieszczadach, nie? Też powstał zespół, który się tym zajmuje, który teraz pracuje nad tym, po to, żeby była ta ulotka, która jest na górze, po to, żeby były przygotowane sale, domki, żeby było wszystko dograne, żeby, że tak powiem, przyjechali też na bo na zlotiec po to, żeby się bać na to, żeby poradować, więc będą elementy muzyczne, ogniska, dyskoteki. Ono musi nadawać tym, że jesteśmy trzeźwi, nie? Nie tylko śmęcić, nie? Więc czasem to jest potrzebne, chociaż tam akurat będzie też razem z warsztatami, ale dlatego znów jest też osobny zespół, żeby stworzyć te warsztaty. Także na każdym z takich poziomów mamy prawo do tego, żeby powoływać te zespoły. To, że tutaj jest napisane, że to się dotyczy tutaj naszego drabi, powierników konferencji, możemy to przełożyć na grupy. Na grupie taką radą powierników są służebne. Rzecznik, mandatariusz, sekretarz, który jest kłopotem. To jest taka rada powierników, kurczę, na grupie, nie? Konferencja to jest spotkanie sobie na grupie. Na regionie na przykład, w regionie Galicja nazywa się to zgromadzenie. Tam są podejmowane decyzje. Zgromadzenie zresztą regionu Galicja będzie za tydzień w Rzeszowie. I tam będą podejmowane pewne decyzje związane z działaniami na obszarze całego regionu. Ale przede wszystkim zadanie takiej i konferencji, zresztą służb nie dopowiedziałem, ale przede wszystkim konferencji. Ale także na tych poszczególnych poziomach pierwszym zadaniem jest wymiana doświadczeń w sprawie niesienia posłania, czyli piątej tradycji. Na tej grupie grupy mówią o tym, jak niosą posłanie i się dzielą tym. Po to, żeby może ktoś z tego skorzysta, może jakiś pomysł idzie nowy. Na region zbiera pomysły z innej grupy, ale tak naprawdę, czyli dalej z grup, nie? Konferencja zbiera pomysły z całej wspólnoty, nie? I się tam dzielą delegaci z każdego regionu tym, co się dzieje w danym regionie. Po to, żeby ta wymiana doświadczeń, tak my się wymieniamy face to face, sponsor do sponsorowany, mówię o swoich doświadczeniach, po to, żeby się lepiej żyło, nie? I po to jest ta wymiana doświadczeń na konferencji, po to, żeby ta wspólnota tam działała. Po to jest świadome uczestnictwo i działanie w sumieniu grupy, żeby ta grupa lepiej działała. Nie po to, żeby mieć więcej ciasteczek i więcej zabaw, czy tam jakichś innych sytuacji rozrywkowych, tylko po to, żeby lepiej nieść posłanie, żeby wspólnota się rozwijała. Każdy mówi, że wspólnota ratowała grupę. Więc trzeba też wspomagać tą wspólnotę działaniami piątej tradycji. I po to są wszystkie te szczeble, nie po to, żebym ja się poczuł lepiej, bo będę, powiedzmy, członkiem Rady Regionu, tylko po to, żebym swoją wdzięcznością i odpowiedzialnością pomagał w rozwoju wspólnoty. I każdy z was może też to robić, bo macie to prawo do uczestnictwa. I możecie też wyrażać swoją wdzięczność w służbie w każdym pokoleńskim poziomie, nie nazywając tego, oni tam podjęli decyzję. Tylko zadajmy sobie, jeżeli tak powiemy, zadajmy sobie pytanie, skąd oni się tam wzięli. A to mówiąc z grup, do regionu, do konferencji. Czyli tam ci oni, to jesteśmy my. Więc przestrzegam ja przed takim podejściem. I wreszcie przechodzimy do meritum, czyli tematu dzisiejszej. Dzisiejszego spotkania koncepcja 12, która zawiera tak naprawdę 6 gwarancji do tego,
żeby nasza wspólnota nie poddała się osobistym ambicjom, tak w moim mniemaniu i skrócie, że tak powiem. Przede wszystkim we wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej w Polsce ma się kierować duchem tradycji AA, dbając, dobrze, przerwijmy tu, duchem tradycji AA. Gdy poznawałem tradycję, w pewnym momencie zostałem takiego olśnienia. Kurde, przecież to wszystko jest, dotyczy mnie. Mnie, powiem czego, nie grup, tylko mnie. Mówili, że to grup dotyczy mnie. Owszem, tylko te grupy z kogo się składają? Ze mnie, z Janusza, z Jadzi, Grześka, Ciśka, Jarka i po kolei każdy z każdego z nas, nie? Czyli tak naprawdę dotyczą mnie, a o czym dokładnie? Tego, co się dowiedziałem w czwartym kroku, nie? Że najgorszym moim wrogiem jestem ja sam, a dokładnie moje osobiste ambicje. Nie? I wszystkie zasady, sugestie zawarte w tradycjach uważam, że są przestrogą dla mnie, doświadczeniem moich poprzedników, doświadczeniem pokazującym, jak wystrzegać się tych osobistych ambicji, czego nie robić, żeby te osobiste ambicje dochodziły do głosu. Dlatego też wskazówka na początku tej koncepcji, aby konferencja trzymała się właśnie jakiegoś duchowego aspektu, czyli takim uproszczeniu dla mnie najważniejsze wspólne dobra. O jeden rok później osobiste ambicje nam zostawić w kieszeni. Najważniejszy przekaz właśnie wspólne dobro i bycie użytecznym. To podstawa, bo tak naprawdę to dzięki temu się ja lepiej czuję, lepiej się trzeźwieję. A gdy moje osobiste ambicje dochodzą do głosu, to ja przestaję mieć relacje. Czyli jakby tu doszło do głosu, to by zaczęło się wszystko sypać. Dlatego jest to pierwsze zdanie, już o tym mówi. I tak jak powiedziałem, jest to zabezpieczone tym, czy nawet jak ktoś przekombinuje z tymi pierwszymi 11, to nadal pozostaje na, która daje jasne wskazówki, czym ma się kierować konferencja. A jak tu było wcześniej powiedziane, konferencja to jest głos naszej wspólnoty. Czyli tak naprawdę wspólnota ma się tym kierować. Pierwsza gwarancja mówi o tym, że dbając o to, by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. To znaczy, jest to jasna wskazówka, to co było też przy, o czym jest mowa przy tradycji siódmej, nie? Nie gromadzenie nadmiernych finansów, bo co? No inaczej. Kiedy widzicie, jak jest kłótnia na spotkaniach sumienia albo spotkaniach innych grupy czy regionu? Jak jest kasa, to jest zaraz kłótnia, nie? Proste. To jest najprostsze, co chciałbym przekazać. Nie gromadzimy. Zachowujemy rezerwy tylko. Rezerwę budżetową, nie? Czyli jak ja słyszę na przykład, że na grupie jest 3 czy 4 tysiące ludzi. Po co wam to proszę? A gdzie piąta tradycja, nie? Zasada jest taka. Utrzymać rezerwę budżetową ustaloną na danym poziomie. Czyli przykładowo grupa przyjmuje miesiąc, dwa i ta grupa pół roku. Region pół roku, konferencja około rok bodajże jest. Rezerwę, która dotyczy podstawowych wydatków dotyczących działania danego poziomu. A resztę idzie na piątą tradycję. Nie ma pieniędzy, nie ma zbędnych dyskusji, kłótni, niestansy, kuras itd. Dalej, żaden z członków konferencji nie może mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Oznacza to dobitnie, że przede wszystkim ma być
sugeruje tę rotację. Nie, że ja wykonuję. Nie, było kiedyś tak na jednym spotkaniu, nieważne jakim, co i jak, daję sprawozdanie rzecznika. Nie, u nas jest wszystko naprawdę ok. Służby są chętni, są. Ja już 12 lat jestem rzecznikiem, jest wszystko ok. To sobie. Ja wiem, co było, jak ja 2 lata byłem na przykład koordynatorem. Przy już końcówka, czy ja już wiedziałem dokładnie, jak się tą służbę robi. Trzeba oddać. To grozi tym, że właśnie zacznę narzucać. To nie o to chodzi. Każdy weteran jest potrzebny, ale niektóry weteran w odpowiednim momencie pójdzie i będzie osobą doradczą, a nie narzucającą. Czwarta tradycja mówi o prawie do błędu. Każdy z nas ma prawo do błędu, do popełnienia tego błędu. Wiecie co? Ja uważam, że błąd jest potrzebny. Jak ja się mylę, mam popełnię błąd, to później staram się to naprawić. I to powoduje mój rozwój, tak? Bo się czegoś uczę. A jak będzie mi się wydawać, że wszystko jest ok, no to będzie mi się wydawać, no właśnie, wydawać, że to się jest ok. Nie będzie ok. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane w drodze dyskusji, głosowania. I jeśli to tylko możliwe, jednomyślnie, to co mówiłem o prawie do apelacji, do wysłuchania, tak, do apelacji, czyli wysłuchania mniejszości. Nie? I to sugeruje, że jeżeli mamy coś tutaj uchwalić, tak jak wspomniałem o kolorze naszej koleżanki, to mamy to zrobić jak najbardziej jednomyślnie, tyle dyskutować, tyle przeanalizować każdy aspekt sprawy, żeby to jak najbardziej było zbliżone do jednomyślności. Bo to spowoduje, że będzie olbrzymia jedność wśród nas. Zrozumienie, szacunek dla innych, nawet że mają trochę odmienne poglądy. Nie? Działania konferencji nigdy nie mogą powodować wyciągnięcia jej członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania publicznej polemiki. No można powiedzieć, no kurde, to całkowita fulajdusza. Działanie, że wszystko wolno. No tak nie do końca, ale staramy się, wspólnota stara się tak działać z miłością do wszystkich. Jak nieraz w kuluarach słyszałem, że starają się. Że niektórzy otworzeni mają, a ten robi to źle, tamten źle. A ja zadaję pytanie, a potrzebuję się spytać, czy możesz mu pomóc? Bo może to jest sobie pomóc. Tak a propos, czy jest tutaj zdrowy, to myślę, czy wszyscy są lekko? Wszyscy są niezrozumieni, nie? Wszyscy potrzebujemy pomocy, nie? Oczywiście to był żart, nie? Ale chodzi o to, że pomoc działa na zasadzie takiej, że nie kogoś skreślamy, że bo popełnił błąd, tylko staramy się mu pomóc. Czasem na tym traci sporo to lecia się finansowo, nie? Ale nie dążymy do tego, żeby kogoś zgnoić i posadzić w więzieniu, tylko staramy się mu pomóc, nie? Wyjść z tego błędu i mojego doświadczenia jest takie, że właśnie jest takie podejście, że zwyczaj ta osoba naprawia później te błędy. Daje pieniądze. Nie zawsze, no bo zdarzają się przypadki. Ale na podstawie góry. Każdy, jak powiedziałem, ma prawo do błędu. Błąd rozwija. A my mamy za zadanie szanować to i mu pomóc. Takie są wskazówki. Według mnie. Konferencja nigdy nie będzie rządziła i tak jak wspólnota, której służy, na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu. To, co tutaj narysowano. Tak naprawdę te powiązania powodują, że żaden z poziomów nie ma na tyle władzy, żeby kogokolwiek coś mógł narzucać. Choć w końcu nikt nikomu nic nie może narzucić. Mało tego, nawet gdy będąc służebnym, chciałem się coś dowiedzieć, jak mam coś zrobić. To i tak mi nikt nie powiedział. Moje doświadczenie jest takie i takie.
I to samo. To, co przyjmuje konferencja, jest tylko sugestią. My mamy wybór, możemy dostosować albo nie. W ogóle tradycje i koncepcje są tylko sugestiami. Ale doświadczenie wspólnoty pokazuje, że rzeczy twojego się nie trzymamy. To raczej będzie kiepsko. Ja wiem, co będzie, jeżeli się zwykłych sugestii nie będę trzymał, nie? To się zaczniesz leczyć, nie? A co dopiero, gdybym całkiem chciał to wszystko nie trzymać się tych zasad, nie? To naprawdę niefajnie jest. Jasna wskazówka, że ma być demokratycznie, czyli tak, tutaj łączność, dbanie o to, o wybór tych, bo tutaj nie wspomniałem jeszcze o ważnym aspekcie, ten wybór tych służebnych, no nie, że tylko znaleźć frajera, dobra, później go dalej, niech sobie coś tam robimy swoje, nie? Nie, nie o to chodzi. To ma być odpowiedzialne. To tak jak powiedziałem, głos tego człowieka, który jest wybrany na grupie, później przychodzi tutaj, tutaj, tutaj. Więc kogo wybierzemy, taki będzie mieć głos. Ja się nad tym zastanowić. Odpowiedzialność, nie? Wolę szyderca. I postaram się jeszcze odpowiedzieć na to, w jaki sposób staram się puszczać przed tym, aby nie stać się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. Doświadczenie wspólnoty jest takie, że już sama wspólnota swoimi składkami, chociaż jest samowystarczalna i niby wszyscy chcą być odpowiedzialni, doświadczenie jest takie, że jakoś tych składek tak dajemy na tyle, że raczej nie mamy nadmiaru funduszy, że także wspólnota jakoś sama sobie z tym radzi. Bo większość funduszy to i tak mamy z literatury, gdzieś mimo wszystko każdy z nas mówi, że jest odpowiedzialny, że wspólnota mu dupę uratowała, a jak przyjdzie do rzucenia, to kaprocza szuka, gdzie ma 50 lat. Tak. To jest czasem trochę przykre, ale może i no trzeba też we wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby wyciągać i nie wiadomo ile pieniędzy, ale też popatrzeć odpowiedzialnie na to, nie? Powiem wam taki przykład, nie? Kiedyś będąc mandatariuszem, forsowałem, żebyśmy zaczęli rozprowadzać ulotki po najbliższej okolicy. I jeden z kolegów z grupy mówił, po co to wszystko? To przecież i tak to wszystko w koszu wyląduje. Kto to czyta? Ja mówię, nie wiem. Ale jeżeli na te 1000 złotych pomoże, to po jednej osobie, to już jest warto. Takie jest moje zdanie. A na to są potrzebne fundusze. Czym się obroniłem przed nadmierną władzą? Przede wszystkim dbaniem o rotację i wybieraniem osób odpowiedzialnych do służby. Bo tylko wtedy mamy szansę na to, żeby te służby były odpowiedzialne i szansę na to, że nasza wspólnota będzie dobrze funkcjonowała. Nie na zasadzie łapanki, wypychania, bo ten się akurat przypadkowo dłubał w nosie i pomyślał, że się podniósł rękę, tylko jest to osoba, która ma rekomendacje grupy rodzinnej przede wszystkim, nie? Bo nie sztuka też wysłać kogoś, a później się okaże, że albo mu dzieci płaczą, to on nie ma kiedy, nie? Wszystko jest ważne. Czy jako opiekunowie tradycja możemy kiedykolwiek dać sobie prawo do karania innych osób? Odpowiedź jest w tradycji drugiej. Jedyną władzą w naszej wspólnocie, czyli wola Boża wyrażająca się w sumieniu. Nie jestem bowiem, żeby kogokolwiek osądzał, karał, czy cokolwiek drugiego robił. Czy zważymy na to, aby unikać publicznej polemiki? No myślę, że nie zawsze zważamy na to i to jest przykre. Zwłaszcza nieodpowiednie też czasami pojawiają się w mediach społecznościowych, Facebook i te inne sprawy. Należy to wszystko z rozwagą przemyśleć. Bo mi na przykład nie przeszkadza, że moje zdjęcie będzie na tym Facebooku z okazji rocznicy grupy jakiejś tam, nie? Ale może kuzynce mojej
która będzie się starała do urzędu celnego, może to zaszkodzić. Przykładowo. Takie drukuje doświadczenie na tych warsztatach. Dlatego należy na to też zwracać uwagę. I każde też sprawy odbiegające od naszego wspólnego celu, od naszego najważniejszego działania, piątej tradycji niesienia posłania. Nie? Wszelkie zabawy, pielgrzymki, rekolekcje, inne rzeczy. Ja mówię, że są złe. Wszystko jest super, nie? Podaje efekt jakiś. Tylko nie nazywajmy kurczę pielgrzymki, a nie nazywajmy zabawy, a nie nazywajmy kurde rekolekcji, a wszystko ma swoją nazwę i tak nazywajmy. Wspólnota AA dzieli się tylko doświadczeniem, niesie posłami i nie wiąże się z żadną religią, instytucją. Po to, żeby nie pchać się w publiczne polemiki. Bo ja nie wiem, czy nie przyjdzie tutaj 15 wyznawców Allaha i będzie szlachtować, że chcieliby coś z sobą zrobić, a nie pasuje im to, że będziemy gadać. Bo ja jestem przykładem tego, że 20 lat temu, jak przyszedłem na grupę w Rzeszowie i jak zobaczyłem, o czym oni mówią, nie wiem, no, czy to lichajne, przestawę, ale to jest to, o co tu chodzi, nie? I obraziłem się na wspólnotę. 10 lat nie byłem na wspólnocie. Dopiero później przyszedłem i zrozumiałem, na czym polega to, nie? Bóg jakkolwiek to pojmujesz. Dlatego są to bardzo ważne i istotne rzeczy. Wydają się czasem błahe. To co ci przeszkadza? Mi nie przeszkadza, ale wspólnocie może zagrozić. Rekolekcje to rekolekcje. Fajna rzecz. Sam uczestniczył. Ale to są rekolekcje w kościele. I niech tak się nazywają. Wystarczy pilnować nas. Czy zawsze staramy się traktować się ze szacunkiem z miłością? Miruś, jak muszę pilnować zegara. Okej, tak wiecie, szacunek z miłością i dziękuję bardzo. Sam nie zaprosiłeś.